Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. W poprzednim odcinku testowaliśmy teorię spiskową jednego z was, czyli że amortyzator wymaga tylko i wyłącznie tyle oleju do smarowania, a tak naprawdę to są amortyzatory gazowe, z tego co napisał można było tak to zrozumieć. Oczywiście teraz na poczekaniu niedosłownie to powiem jak jest napisane, ale zapraszam do poprzedniego odcinka i zobaczenia. Jak tam, kurde, sprawdzaliśmy tą teorię. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy inny sposób. Mianowicie, no niestety nie mam oleju 0W, jak kolega jeden też napisał, ale mam ciekawy olej, który zalejemy. Więc wyciągamy amortyzator, napełniamy olejem, nabijamy powietrzem, chociaż tak się nie powinno robić, ale ja tak zrobię, specjalnie dla tych wszystkich fachowców. Nabijemy go powietrzem, nie jakimś tam azotem i zobaczymy, czy będzie chodzić. Odcineczek jest zrobiony ze względów czysto naukowych, spiskowo-teoriowych. Nie robię go, żeby wam pokazać, jak to się powinno zrobić, ale żeby się pobawić i potestować różne modyfikacje. Od razu nie zachęcam nikogo do robienia, powtarzania tego, co ja robię, ponieważ możecie sobie swój amortyzator uszkodzić, a ja swój amortyzator i tak mam uszkodzony, dlatego się na nim pobawię. Może akurat uda mi się zregenerować, a może nie, kto wie. Przetestujmy tą opcję, więc demontujemy. Pierona. Jeszcze pasuje załatwić olej. No dobra. Mamy amortyzator. Jak widzieliście, zdemontowaliśmy go i załatwiliśmy olej. Trochę brudny, ale trudno. Czyli zalejemy go olejem napędowym. Może nie jest to 0W, ale jest to blisko 0W. Z tego co patrzyłem na internecie, to jest bardzo blisko tej wartości. A olej napędowy ma tam jakieś współczynniki smarownicze. Mianowicie jakimś cudem pompa się nie zaciera w dieslach, bo jest smarowana właśnie ropą. Będzie szybka akcja, chyba. Mam taką nadzieję, że będzie szybka akcja. Jak się uda. Bo może się nie udać. Mam za dużo baterii, więc muszę się pospieszyć. To rozkręcić. Dobra, ja to rozbiorę. Jeśli chcecie więcej a propos rozbierania tego amortyzatora, zapraszam do poprzednich odcinków. W środku jest pusto, jak widzicie, i nalewamy ropy do środka. Lejemy na full. Co mi tam? Ile fabryka dała? Dobra, teraz pasuję po naciska, żeby powietrze wyszło. O kurde. Jeju. Będę śmierdział ropą. Dobrze, kamera nie dostała. Okej. Okay. Jeszcze trochę dolejemy. Zalejemy na full, no co mi tam. Zobaczymy. Przynajmniej. Dobra. Teoretycznie poziom się nie powinien zmieniać, nie? Dobra, wyszło na maksa. Wkładamy teraz tłoczek. Tylko że kurde, ten tłoczek nie spełnia swojego zadania. Ja to jeszcze wyleję chyba. Wyleję i jeszcze raz, kurde, zaleję.
ten tłok aluminiowy. Ten tłok aluminiowy tutaj. Kurde, dobra, chwila przerwy. Ja dopasuję uszczelniacze i widzimy się za chwilę. Chwila prawdy. Sprawdzamy. W pełnym zakresie fajnie wychodzi, powoli, więc no cóż, jedziemy dalej. Jest nabite w granicach 6 barów, coś takiego. Około 6 barów jest nabite. Okej, po raz kolejny zregenerowaliśmy amortyzator. Nie, jeszcze nie zregenerowaliśmy. Okej, teraz już mogę powiedzieć, że po raz kolejny zregenerowaliśmy amortyzator do pitbike'a. Czy będzie tym razem działać, czy nie działać? Jest zalany ropą. Ropą jest zalany. Zobaczymy, czy to będzie chodzić. Więc widzimy się za chwilę. No i po raz kolejnyśmy go zregenerowali. Pasuje go zamontować. Zobaczymy, czy w ogóle coś tłumi. Bo wcześniej na pierwszy jaki zrobiłem, to na tym gęściejszym oleju, to po prostu na początku był taki lekki stuk, a potem dopiero tłumił, ale moje pierwsze spostrzeżenie, że był za gęsty, chyba były trafne. Teraz sprawdzimy tego, więc montujmy. Póki bateria nie padła. Na razie nie dokręcam. Zobaczymy, czy w ogóle coś tłumi. No, wychodzi na to, że 0W jest za rzadkie do tego amortyzatora. 7,5 jest za gęste. Mi się wydaje, że 2,5 trzeba byłoby taki olej. Bo nie sprężynuje. On nie sprężynuje, ten amortyzator. Jak mówiłem, amortyzator, jak widzieliście wcześniej, amortyzator mamy nabity ropą z Transita. Cóż, palimy na zamkniętym kraniku. Rozgrzewamy go i jedziemy. Więc... aha. Co jest? Czemu nie chcę zapalić? Aha, sanie. Dziura! Tutaj dostanie ostro! O kurde!
Dojechaliśmy tutaj do kapliczki tylko. O, tego było mi potrzeba. Uwaga, zobaczymy czy jest wylany czy nie. I... nie. To jest woda. Jest okej. Wytrzymał to. Nie mam gdzie skoczyć, tak bym sobie skoczył parę razy. Ale wytrzymał to amortyzator, nie szczelił, tylko że teraz jest rzadszy olej. Więc no wiecie. Strasznie odbija kopek tutaj. Trzeba z zaponem się pobawić. Zobaczymy, zaraz się znajdę. Ja se tu skoczę. Tylko że dawno nie skakałem, nie wiem jak ten motor się zachowuje. Więc też nie chcę. Tu se skoczymy. Ale se skoczyłem, ja z Wieron. W ogóle nie skoczył. Jest jakiegoś konara albo coś, o tu se zeskoczymy z tego. Coś tam go dobiło. Jest okej. Wytrzymał to. Jedziemy dalej. Jesteśmy na miejscu. I jak amortyzator to przetrwał? Suchuteńki. Jasny pieron, zero wycieków. To skraplane, to jest błoto, bo tu nie ma żadnej osłony. Ale jest suchuteńki. Kurde, uszczelnia trzyma. Jasny pieron. Tak przyjanuszowałem i to trzyma. Dobra, zmieniam kamerki i widzimy się za chwilę. To będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jak widzieliście, amortyzator no, działa, no, nie ma szału, no niestety, bo jest troszeczkę za rzadki ten olej. Tłumi, bo tłumi, ale nie i tak jak powinno być. Tak samo mogliście zauważyć, że
zrobiłem mały błąd, bo powinienem nalać tego tyle oleju, że jak wkładałem ten korek od góry, ten tłoczek, to powinien się ten olej aż wylewać z cylindra. Następnym razem tak zrobimy i to przetestujemy. Zero oleju, nic tu nie wycieka, nie wycierałem. Ten odbój troszeczkę jest za duży i amortyzator nie pracuje w pełnym zakresie. Może to też pozwoliło na to, że nie rozsadziło tutaj uszczelniacza, ale kto wie. Prawdopodobnie chyba obetnę tutaj ten do odbój, ale mi się wydaje, że chyba nawet nie ma sensu. Bo ten amortyzator i tak pewnie nie będzie pracował w pełnym zakresie. Chociaż jeszcze zobaczymy. Możecie napisać na dole w opisie pod filmem. Może coś wykombinujemy. Wykombinujemy może coś. No jak mówiłem, no jak się wam podobało, koniecznie łapeczka w górę. Nie podobało się, no to łapeczka w dół. Przyjmę to na klatę. W kolejnym odcinku wykombinujemy coś innego. Zalejemy odpowiednik, może jakiegoś oleju innego, troszeczkę gęsieniczego. Możecie pisać na dole w opisie pod filmem, bo prawdopodobnie, no niestety, ale jeszcze nie ma zmiany czasu, więc to nie przetestuję. Dopiero w weekend przetestuję kolejną opcję, więc macie czas, możecie pisać, jakie wasze sugestie, jakiś olej odpowiednika 2,5. Na razie zastanawiam się nad olejem rzepakowym, olejem do frytkownicy, żeby coś takiego zalać. Jeśli się wam podobało, możecie ten pomysł łapkować, możecie napisać to w komentarzu pod filmem, ewentualnie może macie jakieś inne fajne, ciekawe pomysły, wykorzystamy coś a la typu olej jakości 2,5, albo skąd tanio zdobyć taki olej, może zdobędę taki olej 2,5 z odzysku. No to się go zaleje do takiego amortyzatora, więc ja się z wami żegnam jeszcze raz, no jak się wam podobało, koniecznie łapeczkę w górę, nie podobało się, no przyjmę na klatę łapeczkę w dół, no i tyle, ja się z wami żegnam, za niedługo widzimy się w kolejnym odcinku, więc do następnego, na razie, trzymajcie się, hej!